kompozytora poznałam dopiero, kiedy okazało się, że będziemy razem pracować. No, oczywiście znałam go wcześniej, widziałam Poliełkta i widziałam Iwonę Księżniczkę Burgunda. Natomiast osobiście poznaliśmy się przy okazji Pułapki. Spotykaliśmy się przez te kilka miesięcy pracy nad operą kilka razy. Najpierw omawialiśmy dokładnie libretto, mówiliśmy sobie o różnych nastrojach, o tym, jak on słyszy poszczególne sceny pod względem, powiedziałabym, takim emocjonalnym. Potem mieliśmy przerwę, kompozytor pisał operę, a potem spotkaliśmy się i on całą mi ją zagrał, dlatego że to jeszcze było wiele tygodni do czasu, kiedy tutaj zrobiliśmy takie demo z fortepianem i z solistami. Także byłam u kompozytora w domu, on grał mi poszczególne sceny, trochę śpiewał, trochę ja śpiewałam i rozmawialiśmy właśnie głównie o nastroju, o tym, ja mam generalnie poczucie, że ta muzyka jest taka bardzo filmowa, to znaczy, że najważniejsze jest oddać nastrój sceny. Muzyka wynika jakby z emocji bohaterów, z tego, jak sobie kompozytor wyobrażał ich charaktery i na przykład starcie tych dwóch charakterów. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. W ogóle uważam Pułapkę za najlepszą sztukę Różewicza. To, że jest oparta na biografię wybitnego, naprawdę na biografię wybitnego, genialnego pisarza, to jest, powiedziałabym, dla każdego artysty jakieś lustro. To wszystkie zmagania tego pisarza z rzeczywistością, z samym sobą, z własnym ciałem, z własną duszą, z własną niemożnością pisania, ze swoją obecnością w rodzinie, w społeczeństwie, relacjach międzyrodzinnych. To wszystko jest bardzo, powiedziałabym, charakterystyczne i czasami wręcz powtarzalne dla artystów różnej maści, nie tylko pisarzy, ale też, zresztą rozmawialiśmy o tym wiele na Bełbach, ale też dla śpiewaków i wszystkich tych, którzy sztukę traktują bardzo serio. Myślę, że trochę Tadeusz Różewicz napisał też sztukę o sobie, no nie przypadkiem bohaterem dramatu czyni, no bądź co bądź, pisarza. Pisarza, który żył w określonym czasie historycznym, tak? Którego te literyzmy zbliżające się XX wieku jeszcze nie zdążyły dotknąć, ale Tadeusz Różewicz już je widział na własne oczy. I ich rodzenie się troszeczkę pokazał w tej sztuce. To też jest wielkie w tej sztuce, że pokazuje nam bardzo głęboki, bardzo prawdziwy portret artysty, młodego artysty, pisarza, ale też pokazuje te narodziny totalitaryzmów, to jakie było tło historyczne, no bo bohaterem jest osoba, w której datę śmierci, urodzenia i zamieszkanie znamy. Także myślę, że obaj wykonawcy głównej partii, czyli Mariusz Godlewski i Łukasz Rosiak, mogli naprawdę czerpać ze swojego życia, pracując nad tą postacią. Myślę, że to jest świetnie napisana rola. Ja mam wrażenie, że opera współczesna jest bliższa po prostu współczesnemu człowiekowi, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o libretto, jeśli chodzi o język muzyczny. To znaczy mam poczucie, że góruje nad operą klasyczną przede wszystkim librettem. To jest raz, bo w operach klasycznych, no wiemy jak to zwykle bywa, oczywiście też są wyjątki, ale zwykle jest jakiś książę, jakaś nieszczęśnica, prawda, jakiś baryton, który wszystkim psuje szyki. I te historie są, powiedziałabym, dosyć mało skomplikowane i dosyć prawie zawsze spodziewane, tak? Opera współczesna daje szansę przeżycia jakiejś głębokiej, prawdziwej, scenicznej historii, prawdziwego dramatu. Libretto zawiera wszystkie obrazy. Jest skrócone siłą rzeczy, bo kiedy dochodzi muzyka, no to sceny się przedłużają i to bardzo oczywiście, no bo wchodzą jeszcze różne interludia, coś na kształt uwertury i tak dalej, muzyka między scenami. Więc generalnie kolejność jest taka jak w sztuce, są wszystkie sceny takie jak w sztuce, tylko są skrócone, ale mam takie poczucie, bo czytałam oczywiście wiele razy i sztukę, i libretto, że najważniejsze rzeczy z tych scen, najważniejsze słowa, takie, które no przynajmniej teatromani pamiętają, powiedzmy, czy jakieś najważniejsze sceny i fragmenty, do których, nie wiem,
fani Różewicza są przywiązani, są w tym librecie. Także to jest generalnie kształt jest taki jak w sztuce, tylko że troszeczkę okrojony. Jest jedna ciekawostka, mianowicie scena, która nazywa się U fryzjera, nie miała muzyki, kompozytor nie skomponował, chciał opuścić tę scenę. Jego by trzeba spytać dlaczego. Powiedział, że nie czuje muzyki do tej sceny, ale dyrektor Michnik po wizycie u Tadeusza Różewicza poprosiła, żeby tę scenę jednak umieścić. Jemu na tym bardzo zależało i ta scena znalazła się. Będzie to scena mówiona, także kolejny tutaj miks gatunkowy. Będzie opera. Będzie kilka scen operowych, przerwa, scena mówiona i znowu opera. Występuje rola dziecięca, która w sztuce nazywa się duszyczką. Różewicz uzależnił jakby obecność tej postaci od decyzji reżysera. To może być mały Franz, taki jaki jest w pierwszej scenie, potem może być jakimś jego snem, jakimś rodzajem alter ego, może go w ogóle nie być. W naszej operze on będzie się raz po raz pojawiał, jest dziecko, które śpiewa swoją jedną scenę. A potem pojawia się w najważniejszych momentach dla Franca i w pewnym sensie jest jego dziecięcym alter ego, a w pewnym sensie jest też jakimś znakiem zaburzenia czasu, bo to też jest charakterystyczne dla tej opery, dla libretta, że wydarzenia nie dzieją się chronologicznie. Niektóre są jakby następstwem poprzedniej sceny, ale niektóre są na przykład jakąś zupełną retrospekcją, czasem snem, więc czasami mamy sygnały, że któremuś Francowi coś się śni. Także jego obecność jest taka, powiedziałabym, ontologicznie niepewna trochę. Styl jakiś ma się, bo nie zmienia się swojego wnętrza, tak? Swojej głowy, ani swojego słyszenia muzyki. To się nie zmienia, to jest zawsze moje i jedno jedyne. Natomiast mam wrażenie, że do każdego dzieła podchodzę inaczej, w tym sensie, żeby ono miało swoją zamkniętą formę. To znaczy nie mam wrażenia, że wszystkie moje przedstawienia są jakąś kontynuacją poprzedniego, w sensie powiedziałabym na przykład estetycznym. Czyli tutaj staram się myśleć o każdym spektaklu na nowo. To już mówię jako scenograf. Szukać dla niego jego powiedzmy kolorów, jego obrazów osobnych. Natomiast jeśli chodzi o pracę z aktorami, to na pewno ten styl, nazwijmy to, jest jeden. To myślę, że zawsze pracuję tak samo, że zawsze staram się jak najpełniej pokazać moich bohaterów, jak najlepiej tutaj Franz Kafka mnie naprawdę zafascynował, przeczytałam o nim no, wszystkie chyba dostępne po polsku dzieła i za każdym razem, kiedy mam takiego fascynującego bohatera, to staram się, żeby to podniecenie udzieliło się też wykonawcom, także myślę, że to jakby się nie zmienia, zmienia się myślenie, powiedziałabym, o estetycznej stronie spektaklu. Wcześniej skończyłam architekturę i też się tym interesowałam, jak się rodzi ta idea, jaki jest ten sam pierwszy początek, tak? I w architekturze jest coś takiego, jest takie pojęcie stworzone jak rysunek zalążkowy, to znaczy jest coś takiego, że architekt powiedzmy zobaczy przestrzeń i coś zupełnie pierwszego przyjdzie mu do głowy i te pierwsze kilka szkiców to są te takie rysunki zalążkowe. No, tak naprawdę nie jest ważne, ile z tego zostaje potem, po tych wielu miesiącach pracy i docierania koncepcji, ale jest ten początek. U reżysera tym początkiem może być wszystko, po prostu wszystko. Może być zasłyszana sytuacja w tramwaju, może być obraz, może być kształt chmury, może być, nie wiem, kształt kałuży, może być jakieś dziwne światło, może być scena z jakiegoś filmu, może być jakiś obraz w muzeum. Po prostu to jest ciekawe i wspaniałe w tej pracy, że czerpie się ze wszystkiego, z właściwie wszystkimi zmysłami odbiera się świat i to, który zmysł jakby zaczyna pracować nad tą operą, to zależy. To zależy od dzieła, od momentu życia, w jakim jesteśmy, w jakim jest reżyser. Ja kiedy przeczytałam sztukę na nowo, bo oczywiście czytałam ją wcześniej,
należy do jakby kanonu teatralnego. Ja zobaczyłam taki czarno-biały przedwojenny film, taki trochę nadgryziony zębem czasu, i to skojarzyło mi się z takim, powiedziałabym, ekspresjonizmem niemieckim, z takimi białymi twarzami. I trochę tych pierwszych myśli, tych takich czarno-białych myśli zostanie w estetyce tego przedstawienia, która też będzie czarno-biała. Też będzie kilka projekcji takich trochę stylizowanych właśnie na lata 20. Podoba mi się to, tak się po prostu składa, że w trzeciej współczesnej operze, którą realizuję tutaj we Wrocławiu, są role mówione. Ktoś coś mówi na scenie, czyli jakby jest to wymieszanie gatunków. Uważam, że świetna sprawa, naprawdę, bardzo taka współczesna, bardzo odpowiadająca dzisiejszym różnym modom teatralnym w teatrze dramatycznym. Uważam, że to jest bardzo współczesne, bardzo ciekawe też dla widza, ale dla wykonawców, że mogą użyć różnych innych rodzajów, powiedziałabym, emisji głosu, użycia głosu niż tylko bel canto. Także same zalety i jeśli czuję w sobie jakąś misję, to jest to na pewno jakaś misja oswojenia ludzi i słuchaczy i widzów z operą współczesną. Że moim zdaniem paradoksalnie w wielu przypadkach jest bliższa nam niż klasyczna. Thank you.